Projekt Otwórz się na pomoc to pomysł, który powstał w 2018 roku. Projekt bardzo się zmieniał. Na początku był to projekt partnerski, obecnie ten projekt realizujemy samodzielnie i w ostatnim okresie nawiązaliśmy współpracę z Teatrem imienia Osterwy w Gorzowie i dzięki tej współpracy dzisiaj dzieci z 5 miejscowości z naszego województwa przedstawią na scenie o godzinie 11 spektakl Jana Brzechwy Płaszcza Chrajka. Dlaczego w spektlach? Dlatego, że formą rozwoju dziecka jest m.in. arteterapia i poprzez właśnie arteterapię chcemy nauczyć dzieci czegoś nowego. Czegoś nowego, tym czymś nowym jest sztuka, kultura, teatr, po to, żeby dzieci zainteresowały, że warto chodzić do teatru, że warto rozwijać się kulturalnie, a z drugiej strony może się uda wyłonić z tej grupy młodych ludzi przyszłą jakąś gwiazdę filmową. Ja się cieszę, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego napisał świetny projekt, czego zwieńczeniem jest dzisiejszy spektakl Płaszcza Chrajka. Naprawdę bardzo się cieszę, że te ponad 300 dzieci w Dniu Dziecka w Teatrze imienia Osterwy w Gorzowie może świętować swój dzień. Płaszcza Chrajka, nowy spektakl w Teatrze w Gorzowie. Pchła, która nagle pojawiła się gdzieś, z nie wiadomo zupełnie jakich powodów, pojawiła się w cyrku i właściwie wszystkie przygody tej owej pchły, szachrajki mamy w cyrku. Wśród klaunów, wśród słoni, lwów, tygrysów, kolorowo, pięknie, tanecznie, tak to mniej więcej wygląda. Chcecie bajki? Oto bajka. W żakieciku z lila pluszu, z żółtym, będzie żółte, piórkiem w kapeluszu, w modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych, zajmę miejsce na arenie, a was wszystkich zapraszam na Pchłę Szachrajkę w reżyserii Cezarego Żółkiego. Będziemy grać cały czerwiec i mam nadzieję, że ten spektakl będzie spektaklem, który będzie grany przez lata, ponieważ cóż, każdy zna Pchłę Szachrajkę. Dzieciaki będą szalały na tym spektaklu. Spektakl jest interaktywny, kolorowy, barwny. Jest bardzo dużo ruchu. Ja osobiście witam was serdecznie. Wychodzę z tego spektaklu mokra i to jest najlepsza siłownia, jaką mógł mi teatr zapewnić. Więc no cóż, wszyscy muszą go zobaczyć. Dobrze się bawiłam. Było bardzo fajnie. Mam straszną tremę przed tym występem. Bardzo fajnie się bawiłam, dlatego że mogłam sobie wybrać panią, z którą wychodzę z buzi małpy i dlatego, że mogę stać na ławce. Ja się cieszę, że będę na scenie i trochę tremę. Próba była naprawdę trochę też stresująca dla mnie i było fajnie, świetnie się bawiłam.